Siemano, trochę mnie tutaj nie było i przepraszam was za to bardzo, ponieważ już obiecywałem, że będziemy tutaj na tym plusie nagrywać i będą regularnie filmy, a jednak troszkę przerosła mnie ilość pracy i troszkę mi zabrakło pomysłów, troszkę muszę przyznać, że podłamałem się tym, że ten Roblox, dużo w niego inwestowałem, a on nie oddawał tak jak powinien oddawać, też troszkę mi się przejadło już granie w tego Robloxa, w sensie wiadomo, dalej będziemy w niego tutaj grali na pewno od czasu do czasu, przejadło mi się trochę granie w tego Pet Simulatora, jakoś na początku byłem mega zajarany tą grą i naprawdę mega fajnie mi się w to grało. Ale w pewnym momencie jakoś zniknęło coś. Coś mnie po prostu znudziło w tej grze i zauważyłem, że są wszystko takie monotonne i eventy też nie były jakieś mega ciekawe, więc po prostu myślę, że jeszcze odcinki z Pet Simulatora się pojawią, aczkolwiek już nie chcę na to tak naciskać i robić tego w tak dużej ilości, jak robiłem. Ale to, że nagrywam taki odcinek i że mam przed sobą kamerę i nagrywam, nie jest bez powodu. Ponieważ dzisiaj rozpoczynam pewną inwestycję w osobę, która mam nadzieję, że wam się spodoba i którą wam się będzie przyjemnie oglądało na tym kanale, ponieważ chciałbym z tą osobą tutaj więcej nagrywać. No, już pojawiały się odcinki z tą osobą, więc to nie będzie jakaś nowość, ale będzie ich więcej i mam nadzieję, że wam się spodobają. Tą osobą jest moja siostra. Dlatego postanowiłem, że żeby móc ją nagrywać i żeby nie nagrywać z nią filmów przy moim komputerze w dwójkę, żebyśmy się nie gnieździli tam, muszę zrobić miejsce, w którym to ona będzie mogła grać i dlatego kupiłem komputer. I właśnie na tym odcinku chcę wam pokazać, jak ten komputer odbiorę, jak go zamontuję, jak zrobię całe stanowisko i pokażę mojej siostrze, bo ona o tym, że będzie miała swój komputer, jeszcze totalnie nie wie. Nie jest to jakiś mocny komputer, ale taki, na który będzie mogła grać w Minecraft czy w Robloxa ze mną, będzie w stanie, więc całe stanowisko jej zrobimy. Jaram się. Cieszę się i nie mogę się doczekać jej reakcji. Najgorsze jest to, że na zmontowanie tego stanowiska mam pół godziny, ponieważ za pół godziny moja siostra będzie. Nie mam jeszcze tego komputera w domu, czekam aż do mnie przyjedzie po prostu, więc mam nadzieję, że wszystko w pół godziny uda się zrobić. Będzie ciężko, ale wierzę w to, że się uda. Oczywiście łapka w górę i subskrypcja, jak chcecie odcinki z siostrą, będzie naprawdę petarda. Czekam, aż ten komputer przywiezie mój tata, więc zadzwonię do niego szybko, żeby się spytać, za ile będzie w domu, bo za niedługo powinien być. I przygotuję całe stanowisko, ustawimy wszystko, ten mikrofon, który mam tutaj, właśnie dam siostrze, żeby mogła na nim nagrywać. Kurczę, jestem ciekaw, czy ona się w ogóle ucieszy, że będzie miała komputer, na którym sobie będzie mogła grać. Wydaje mi się, że tak, bo ona ma laptopa. Na tym laptopie chyba raczej nie gra, bo chyba ten laptop by jej nic nie uciągnął. A komputer jednak będzie miała dosyć fajny, bo tam już naprawdę karta graficzna jest taka w porządku. No FIFA, bo jestem przy kasie, nie mogę teraz, co? No, a za ile będziesz w domu? Masz ten komputer? Tak, mam. No, za... nie dojechał, 15 minut, 20. Dobra, a ty później po to się jedziesz o której? Na 14. Dobra, okej. Okay. No, cześć. Czyli na godzinę 14 mój tata jedzie po moją siostrę, jest godzina 13:33. Za 15 minut jakoś będzie w domu, czyli mam 15 minut na to, żeby zmontować to, bo zanim on pojedzie po moją siostrę, bo aktualnie nie ma jej w domu. I muszę to wszystko zrobić, zanim ona wróci. Mam nadzieję, że się wyrobię. Widzowie, komputer jest, lecę go odebrać. Weź komputer, bo ja z tą kamerą wezmę zakupy na drugą, ale kompa nie wezmę. Zakupy wezmę. To po co ja tu jestem? No tuż jeszcze tam jest, no. A bo to sam muszę poskładać ten komputer, tak? No to wezmę to, a weź tam to. Czy to jest tylko budowa? No ale jak on wygląda? Widziałeś mój? Mojego klocka? No ale twój to już ma z 30 lat. Ty, tak ciężki jest ten aparat, że nie wiem, czy mi ciężej jest w lewą rękę, czy w prawą. Tam jest chłodzenie wodne, czy nie? Tak. Wow. Dobra, komputer już stoi, mamy w tym momencie godzinę 14:13, mój tata pojechał po moją siostrę i napotkaliśmy jeden problem. Wszystko jest podłączone i wszystko teoretycznie działa, ale nawet nie możemy tego zobaczyć, ponieważ zgubiłem gdzieś kabel zasilający do monitora. To był mój stary monitor, ja po prostu go odłożyłem, on sobie leżał i gdzieś dałem kabel zasilający, nie wiem gdzie on jest. No ale trudno, mam nadzieję, że się w końcu znajdzie i będzie można z niego korzystać. No nic, czekam w tym momencie na siostrę, żeby jej to pokazać i mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego, że będzie miała własny komputer. Jeśli chodzi o plany, które mam do nagrywania z nią, no to na pewno chcemy z nią ponagrywać Minecrafta, na pewno chcemy z nią ponagrywać trochę Robloxa. Ona bardziej lubi Robloxa ze względu na to, że więcej w niego grała, ale wydaje mi się, że się przekona do Minecrafta i będziemy sobie miło grali i razem mogli jakieś fajne filmy ponagrywać. No, cieszę się i mam nadzieję, że wam się również spodobają takie materiały. No, ale najpierw trzeba znaleźć kabel zasilający.
Bez tego nie mam, nie działa mi monitor. Tragedia. A jak macie jakieś pomysły, co mógłbym z siostrą nagrać, to dawajcie znać w komentarzu. Piszcie pomysły i postaram się nagrać jak najwięcej z tych pomysłów, jeżeli oczywiście będą dobre. Dobra. Słuchaj. Czemu się boisz? Dobra, nie boję się. Przygotowałem coś dla ciebie, mam dla ciebie niespodziankę. A jak myślisz, co to może być za niespodzianka? Nie wiem. A myślę, że taka, co ci się spodoba. Lamborghini? To by ci się spodobało? Poza tym mówi się Lamborghini. Dobra. Chodź, musisz to znaleźć. A to gdzieś tutaj, na tym piętrze? No. A w moim pokoju? Nie. No to dobrze, bo tam mam psy. Dobra, tam też nie. Nie wiem, jak ci to przekazać. Ale kupiłem ci komputer. I to jest twój komputer od dzisiaj, ponieważ będziemy razem nagrywać Minecrafta. Czemu jest mój? No, przygotowałem to tutaj dzisiaj tak, żebyś miał tutaj stanowisko do grania i to właśnie w tym miejscu będziemy nagrywać razem odcinki z Minecrafta, z Robloxa. Naprawdę? No i to jest komputer dla ciebie. O, dziękuję. Tak powiedziałem, mam ci to przekazać, że tak mówię, dobra, masz to znaleźć, masz tego nie znaleźć, ja nie byłem gotowy, bo tak wbiegłaś do domu, od razu tu przybiegłaś, no to już trudno. No ale to masz wszystko przygotowane tutaj i będziemy razem nagrywać Minecrafta, tylko muszę znaleźć kabel zasilający do monitora, bo mi się stracił. Jesteś gotowa na nagrywanie porządne? Tak. Bo ci obiecałem, że w wakacje będziemy nagrywać więcej i będziemy. I to tak, i też vlogowo. A co na przykład? No to jeszcze się zobaczy, jeszcze nie mam pomysłów. Fajnie. Więc w tym tygodniu się szykuj, bo na pewno będzie już nagrywane. Taki prezent ode mnie. Całe stanowisko mojej siostry jest już ogarnięte i mamy zainstalowanego Minecrafta i wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wspólnie móc nagrywać odcinki. Jest ze mną moja siostra. Jak się podoba stanowisko? Bardzo fajnie. Nie spinaj się, normalny luz ma być, a nie. Dobra, mamy Minecrafta, na którym tutaj moja siostra będzie grała i mam zaplanowane kilka odcinków, które będziemy musieli nagrać. I uwaga, to się mówi, jakie są to odcinki. Będziemy musieli nagrać odcinek, w którym wybierzemy ci skina do Minecrafta. Będziemy musieli nagrać odcinek, gdzie będę uczyć cię Minecrafta. Bo nie będzie to już na zasadzie takim, że będziemy siedzieć razem przy jednym komputerze, tylko po prostu ja siądę u siebie, ty siądziesz tutaj, ja sobie tam będę nagrywać, ty sobie tutaj będziesz siedzieć i grać. I po prostu w ten sposób cię będę uczyć, pokazując ci jakby, że będziesz mogła razem ze mną sobie pograć. No i później dalej będziemy już jakoś kombinować. I na dany moment to jest Minecraft, ale na pewno będą się pojawiać nasze wspólne odcinki ze Stumble Guysów, z Robloxa, bo też Robloxa, więc sobie razem ponagrywamy. No i na pewno jest masa rzeczy, które możemy razem zrobić z takich gierek, więc na pewno będziemy sobie grali. No a wy widzowie, jak macie jakieś pomysły, tak jak już mówiłem na tym filmie, możecie dać znać w komentarzach i coś tam wybierzemy. Jest już kilka dni po tym, jak ja się odszedłem na ten komputer, więc już wszystko mamy ogarnięte i wszystko jest zrobione tak, żeby można było nagrywać. No i dzisiaj się bierzemy za nagrywanie. Stresujesz się? Trochę? Nie ma czym się stresować, to pójdzie łatwo, myślę. Dobra, no to co? To będzie tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mamy krótki materiał, ale pokazałem wam, jak daje ten komputer, jak go wszystko tutaj przygotowaliśmy. No i mam nadzieję, że następne odcinki, no, totalnie pobiją YouTube'a. Jaki jest obowiązek youtuberski? Co trzeba zrobić? Nie wiem. Trzeba poprosić o suba, łapkę w górę i komentarz. No to dawaj, no, masa energii. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i piszcie w komentarzach, co chcecie ze mną zobaczyć. Pa, pa!